Cześć, tu znowu Rekin. Witam was w kolejnym odcinku Pyknijmy w Polanie 2. Tak więc... Kurna, znowu to tak więc... jakby to zacząć? Może tak... W ostatnim odcinku, jak pamiętacie, już zniszczyliśmy bazę zielonych. Teraz... szykujemy się na atak na fioletowych. O kurde, ile magów. Aha, no też fakt, przecież tu bombardowałem dość ostro. Nie czas na zbytki. I teraz będzie tutaj naprawdę niezła masakra. Jeżeli zauważyliście, ile ja mam ludu. Dobra. Już wszyscy się obudzili, tak więc... Pyk. Bez mitrężenia. Okej, okay, jakiegoś kapłanika. Kapłanik. Aha. Tylko tyle tego tu jest. Aha, a ci tu stoją i nic nie mogą zrobić. Dobra. Jakiś zabłąkany. O Jezu, co się dzieje tu? Ja tego nie wywołowałem chyba. Au. Aha, jakieś końcówki to chyba były. No cóż. Honor rycerski jest najważniejszy. Co tu, tu idzie? A kolejny mag. Teraz sknęmy już bardziej tu. Prawdy? W porządku. No, o to chodzi tutaj. Tego. Nazywam się Miro. Książę. Ty rycerzy, chcę tu lata. O Jezu, jest trochę wcześniej rano, więc chyba mam chrypę, ale... Nie, to chyba nie chrypa. Dobra, za chwilę tam do nich pójdziemy, tylko tą pierwszą wysepkę zniszczymy. Co, wszyscy się wyspali, czy nie? Czemu nie mogę deszczu ogniu zrobić? Halo? Co jest? Dlaczego nie mogę deszczu ognia? Coś się spieszyło? Być? Już gnam. Tutaj się zbierzcie. Zbierzcie się tutaj. Co, ktoś śpi mi tu, czy jak? Że takie... Nie czas na to. Jestem na trygława. No. Dobra. Coś mi się tutaj spieprzyło, nie wiem dlaczego. No kurna, nie to chciałem tutaj stawać. Okej. To teraz też ognia damy tu. Bez wahania. Oj, biedni są ci fioletowi, skoro stoją mi na drodze. Dup, dup, dup. O kurde. Aż trzy w jedno miejsce. No to już po rycerzyku. O, po nim też. Teraz tutaj trzeba by było zrobić. O, szkoda. Stawmy czołg.
6 pionek, zrobię mostek. Bardzo fajny mostek. Hop. 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 Yeah. O, dup. Potem. I teraz co? No nic, on potrzebuje drwala. Chciałeś coś? Chodź tu, drwalu. Do dzieła. Uda im się stąd wykonać czar? Nie za bardzo. Trudno. Uczynię. No ale dobra. Jakoś damy radę zniszczyć to. Będziemy tak powoli się posuwać. I w końcu zdobędziemy ich wioskę. I już będzie tego na tyle. A, se stopera chyba nie włączyłem. No, oczywiście. Tylu tak gdzieś gram. Niech będzie 10 minut. Nie 18, 10. No. Dobra. A, co my możemy tu zrobić? I do roboty. A, i mam do was pytanie, co wy na to, żeby dzisiaj zrobić pierwsze pyknijmy razem? Nie mówię jeszcze dokładnie kiedy, bo chcę wiedzieć, czy dzisiaj odpowiada w ogóle komuś. Dobra, ty drwalu, idź sobie. Bo się tak zastanawiam, czy robić to dziś, czy nie robić tego dziś. No i nie wiem, no. No... Zobaczymy jeszcze. Uczynię to. Niech ci magowie tutaj przyjdą. O, jak szybko lecą, jak na maga. Właściwie poza nim ten mieczyk tutaj przypasany. Widzicie to? O, tu. Tak go nie używają nawet. Aha. Tron czeka. Czas działać, nie spać. Dobra. Rozkaz. Będziemy tak powoli spamować tym deszczem ognia. Będzie jak każesz. Jeżeli coś mi się nawinie do głowy, to wam opowiem. A właśnie. Skoro i tak na razie nic się tu nie będzie działo. Nazywam się Mirko. Książę Mirko. To wam opowiem. Jestem wyspany. O książce, którą zaczynam pisać. Tak, ja zaczynam pisać książkę, też mnie to trochę zaskoczyło. Ale wtedy na tym wyjeździe dwutygodniowym mnie tak naszło, że mogę zrobić właśnie zagrajmy książkę. Na razie nie powiem wam o jak. Albo nawet powiem. Oczywiście. Książka jest o tak jakby diable, tak jakby. Niektórzy ci co tam widzieli, jak się pytałem Venomusa, czy mogę użyć jego niku jako imię dla jednej z postaci. Więc ci to pewnie się już domyślają, że jednak tematyka musi być taka trochę z diabłem. Tak. Główną postacią jestem tak jakby ja. Się utożsamiam z nią. Co mogę wam jeszcze powiedzieć, żeby nie zdradzić za bardzo fabuły? No to chyba wszystko. Wróg u bram!
Jak na razie mam tylko kilka rozdziałów. Znaczy kilka rozdziałów. Kilka stron A4, więc jeden rozdział, bo dopiero zacząłem. O kurde. O kurde, co tu się dzieje? Aglał gulał, to po zagranicznemu słucha. Jezu. Wszystko? Dobra. Łach, łach, łach. Rachu ciachu i po strachu. Dobra. Nie wszyscy wykorzystają swoją moc. Popatrzeć, jak tam idzie. Drobnostka, już się robi. Naprawdę tutaj jest moc z tym deszczem ognia takim. Nie ma z nim przelewek. Zobaczmy. O! Ale jednak mają wojska trochę. Niestety. Rzucić jakiś czar. Tam, tutaj wieżyczki zniszczyły. Moje życzenie jest dla mnie rozkazem. A ty nie rzucisz? Drobnostka, już się robi. Dobra, niech wszyscy tu już przejdą. I się prześpią. Oj, kurde, naprawdę nie ma co komentować za bardzo. Jak tu przejdziemy, to chyba będzie co komentować. Zobaczymy, jak sytuacja. Nieźle. Zagranicznemu słucha. O, aż. A, już myślałem, że aż mi się gra ścięła. O Jezu. Nie no, jak ma się tylu magów, to potęga. Wykańczamy ich równo. Przygotować. On ma lodowy topór? O kurde. Tak powoli wszystkich zabijemy. Patrzcie, sami się podstegowują pod to. Posunąłeś się za daleko. Tak w ogóle istnieje to jeszcze? Aha. No, tu już widać, że mamy towarzystwo z magów też. A jak ci się to spodoba? Chyba będziemy musieli walczyć. Ha! Prymitywni obwiesie! Zaraz wam przypalę pięty! Dostał jeszcze tę bąkaną kulą.
tą odbudowują, widzę. Posmakuj mojej mocy! O, idzie tu jakiś łoś. Tutaj już chyba nikogo nie ma. Jeszcze sprawdzę. No, nikogo nie ma. Niech się prześpią. Ja sobie tu już mostek zacznę budować, żeby móc do nich przejść. Pyk. Co tylko księciunio rozkaże. A ty co? Aglaugulał, to poza granta, tak wasz majestat raczył powiedzieć proszę. No i patrzcie się ściął. Głuptak. Czemu? Aha. Rachu ciachu i po strachu. Szkurna się zbugował. Dobra, trudno. Czego chcesz od swojego starego sługi? Dobra. Tak więc, czy wejdziemy do wioski Fjeltowych i czy uda nam się za pierwszym razem ich zniszczyć? Dowiecie się tego w następnym odcinku. Pyknijmy w Polanie 2. To do usłyszenia.